Na tym filmie ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak wygląda rozkład zmiennej losowej skokowej o nieokreślonym typie rozkładu, czyli ja mówię na to, że to jest rozkład skokowy, zwyczajny, ogólny, bez uściślenia. To, co będziemy dzisiaj sobie pokazywać, to jest jak wyliczyć parametry takiego rozkładu oraz jak obliczyć dowolne prawdopodobieństwo, tu akurat będzie przedziałowe, z wykorzystaniem standaryzacji. Jeżeli mamy zadanie następujące, rozkład dziennych zysków w tysiącach złotych z pewnej działalności można opisać za pomocą poniższego rozkładu skokowego. Mamy tutaj, zobaczcie co, wymienione wszystkie możliwe warianty tej zmiennej losowej oraz z góry już narzucone określone prawdopodobieństwo wystąpienia określonej wartości. Jak widzicie, są to wartości skokowe. Jest minus 2, potem dopiero po jakimś czasie jest 0, potem jest 2 i 3. Jeżeli nie są to dane zapisane w postaci przedziałów, które w cudzysłowie się dotykają, to my w tym momencie mamy do czynienia ze zmienną skokową. Każda zmienna posiada swoje określone prawdopodobieństwo, a to, co jest pomiędzy tymi dwoma sąsiadującymi ze sobą zmiennymi losowymi ich wartościami, to po prostu wszystko przyjmuje wartości 0. I teraz tak, wykorzystując standaryzację, określ przybliżoną wartość prawdopodobieństwa, że w losowo wybranym dniu dzienny zysk byłby mniejszy niż 1,4 tysiąca złotych. Trzeba zacząć od tego, że żeby wykorzystać standaryzację, to taki rozkład, czyli wszystkie wartości zmiennej wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia, należy jeszcze raz przepisać. Najlepiej polecałbym w formie tabelarycznej i w formie kolumn, po to, żeby powiedzmy obliczyć średnią i odchylenie standardowe w takim rozkładzie, bo to jest konieczne do tak zwanej standaryzacji. Pamiętamy na pewno takie własności, że jak zmienne losowe mogą przyjmować dowolne wartości, czy to ujemne, czy dodatnie, jakiekolwiek, po przecinku tak samo, to prawdopodobieństwa muszą łącznie nam dawać wartość 1 i każde pojedyncze prawdopodobieństwo musi być z zakresu od 0 do 1. Także sprawdźcie zawsze na końcu, czy suma takiej kolumny prawdopodobieństw daje Wam 1. Jeżeli teraz jak będziecie patrzeć sobie na wzór właśnie średniej, czyli wartości oczekiwanej dla takiej zmiennej losowej, to ona, ją można policzyć jako sumę w każdej wartości przymnożonej razy jej prawdopodobieństwo. Bo jeżeli mamy zmienną skokową, to my bazujemy przy liczeniu jakichkolwiek miar statystycznych na sumach. Jeżeli byłaby to zmienna ciągła, to my byśmy bazowali na całkach. Jeżeli stosujemy takie oznaczenie, mówiłam, to mamy zmienną skokową. Widać też, że mamy tylko 4 warianty i każdy wariant ma swoje określone prawdopodobieństwo. Może ten wzór na średnią, czyli na wartość oczekiwaną, przypominać zwykłą średnią arytmetyczną. Jak najbardziej skojarzenie jest podobne i zgodnie z tym wzorem suma musi być czego wyznaczona? Każdej wartości przymnożonej przez jej prawdopodobieństwo jej wystąpienia. A więc każdą wartość z tej kolumny należy przemnożyć przez każdą wartość z odpowiedniego wiersza oczywiście i wpisać do nowej kolumny, która jest podpisana jako xi razy bi zgodnie z tym oznaczeniem, które tutaj mamy. Czyli minus 2 razy 0,4, 0 razy 0,3, 2 razy 0,5 i 3 razy 0,16. Jeżeli te wyniki podpiszemy, uzupełnimy sobie czy na kalkulatorze licząc, czy w pamięci, bo zależy, obliczenia mogą być bardziej skomplikowane lub też nie. Interesuje nas suma tak podpisanej kolumny, bo zawsze w statystyce suma musi być tak całej podpisanej kolumny. A ostatni wiersz u nas stanowi podsumowanie. I teraz ten wynik o czym nam będzie świadczył? O tym, że jeżeli naszą zmienną losową jest dzienny zysk w tysiącach złotych, to powiemy, że zysk wynosił przeciętnie około 1,4 tysiąca złotych. A w każdej, jak przy każdym zadaniu statystycznym, wiem, że oczywiście ostatecznie mamy liczyć prawdopodobieństwo, ale cokolwiek liczymy po drodze i ma możliwość własnej interpretacji, to my to interpretujemy.
A więc zysk na poziomie 1,4 tysiąca złotych interpretujemy jako, że w badanym tam na przykład okresie, zakresie zyski wynosiły przeciętnie tyle a tyle tysiąca złotych. Bo pamiętajmy o tym, że interpretacja typu średnia rozkładu wynosi 1,4 tysiąca złotych, to nie jest interpretacja statystyczna. Wszystko musi mieć ręce i nogi, powinniśmy interpretować zgodnie z szablonowymi interpretacjami dla odpowiednich miar. Pamiętajmy o tym, żeby wykonać standaryzację, my musimy mieć nie tylko wartość oczekiwaną, czyli inaczej mówiąc średnią w danym rozkładzie, potrzebujemy również miary zróżnicowania na początek wariancji. Wzór może się wydawać trochę skomplikowany, ale przypomina to zwykłe odchylenie standardowe, czy tam powiedzmy wariancję, jaką liczyliśmy w ramach statystyki opisowej, bo to jest suma czego? Od każdej wartości musi być odjęta wartość średnia, która akurat tutaj wynosi 1,4. Te różnice potem są podniesione do kwadratu, jeszcze sumowane, przepraszam, przemnożone przez PI i na końcu dopiero sumowane. Dlatego też od każdej wartości, która tutaj jest, odejmujemy 1,4, czyli minus 2 minus 1,4 daje nam 3,4 na minusie. Jeżeli od 0 odejmę minus 1,4, no to mamy minus 1,4. Jeżeli od 2 odejmę 1,4, mam 0,6. Jak od 3 odejmę 1,4, mam 1,6. I to jest element całkowicie tam w środku tego wzoru na wariancję. My kolejną kolumnę musimy stworzyć, a ona polega na tym, że to, co było tutaj, musi zostać teraz podniesione do kwadratu. Bo zgodnie ze wzorem na wariancję, przed sumowaniem te różnice od średniej muszą być podniesione do kwadratu. Mamy taką zapisaną kolumnę. To zostaje nam jeszcze przemnożenie tych wartości z tej kolumny przez wartości z kolumny PI, czyli z kolumny, gdzie mamy prawdopodobieństwo każdej wartości. Dlatego tutaj mamy wyniki, a że nas interesuje suma, to czytamy ostatnią linijkę, która nam daje wartość 1,64. To jest wynik wariancji. Jak pamiętamy ze statystyki opisowej, wariancja nigdy nie posiada interpretacji takiej typowej statystycznej, żeby coś powiedzieć o tym zysku, dlatego my wówczas obliczamy odpowiednie odchylenie standardowe. Oczywiście ono będzie nam potrzebne do standaryzacji, więc po drodze jeszcze to odchylenie będziemy mogli zinterpretować i odchylenie standardowe to po prostu pierwiastek z wariancji. Dzięki temu, jak podstawimy wynik 1,64, otrzymujemy 1,281. I ten wynik mówi o tym, jak zyski w poszczególnych dniach różniły się od średniej przeciętnie o 1,281 tysiąca złotych. Tak byśmy zinterpretowali odchylenie standardowe. Na pewno nie mówimy, że odchylenie standardowe zysków wynosiło 1,281 tysiąca złotych. No na pewno nie ma mowy o tym. Jeszcze gorzej to jest, jak w ogóle nie podamy tej jednostki, w czym my liczymy, bo ktoś by powiedział metrów, kilometrów, jakiej jednostki i co w ogóle my badamy. Także to jest dość ważne dla osób, które sprawdzają nasze zaliczenia. I jeżeli tutaj jest główne polecenie mówiące o tym, że mamy określić prawdopodobieństwo, że w losowym wybranym dniu dzienny zysk będzie mniejszy niż 1,4 tysiąca złotych, możemy to zapisać w ten sposób. Ewentualnie w to miejsce możemy wpisać symbol X, bo to oznacza zysk. To jest takie pierwsze oznaczenie, że prawdopodobieństwo mamy liczyć temu, że zysk będzie niższy od 1,4. I teraz w pierwszym momencie możemy powiedzieć tak. Prawdopodobieństwo, że x będzie mniejszy od 1,4 to jest to, że x będzie mniejszy od dwójki, minus dwójki i od 0. Tutaj to prawdopodobieństwo już się nie łapie i bez tego wykorzystania standaryzacji powiemy, że łączne prawdopodobieństwo tego, że zysk będzie niższy od 1,4 wynosi po prostu 0,4 plus 0,3, czyli 0,34, ale tu było polecenie wykorzystując standaryzację. Mamy określić przybliżoną wartość tego prawdopodobieństwa, czyli to, co otrzymamy, będzie inne jego wyniku innej wartości niż to,
gdybyśmy chcieli po prostu odczytać wartości z tej tabelki naszego rozkładu. Bo teraz, jeśli chodzi o standaryzację, musieliśmy określić wartość oczekiwaną tego naszego rozkładu skokowego, jakiegoś ogólnego, bez określonego charakteru. Określić również odchylenie standardowe, ponieważ te dwa parametry każdego rozkładu podstawowe pozwalają nam obliczyć dowolne prawdopodobieństwo, korzystając z takiej reguły, że każdy rozkład można zestandaryzować, czyli zmienić jego wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe na rozkład normalny, gdzie średnia wartość oczekiwana, inaczej mówiąc, wynosi 0, a odchylenie standardowe 1. Po co to robimy? Bo czasem nasze rozkłady są bardzo skomplikowane, trudne do zbudowania i warto z takiej własności czasem skorzystać. To akurat na czterech wartościach to może nieskomplikowane. I jak mamy określić to prawdopodobieństwo, że zysk będzie mniejszy od 1,4, korzystamy z tego, że wartość oczekiwana w tym rozkładzie 1,4 wynosi, a wartość odchylenia standardowego 1,281. I zgodnie z tym zapisem, który ja tutaj umieściłam, możecie zawsze zatrzymać sobie film, możemy przeprowadzić standaryzację i dowolna zmienna x, którą tutaj jest zysk, możemy zmienić na zmienną u, która ma typowy rozkład normalny zero-jedynkowy, czyli jak mówiłam, o średniej równej 0 i odchylenie standardowe równym 1. I ta standaryzacja generalnie będzie polegała na tym, że dowolną wartość z dowolnego rozkładu można przekształcić na zmienną u w ten sposób, że od niej odjąć jej średnią, a podzielić przez odchylenie standardowe. Dzięki temu otrzymamy pewną określoną wartość u i możemy odczytać wartość całej dystrybuanty rozkładu normalnego z odpowiednich tablic i odczytać to prawdopodobieństwo. W naszym przypadku, jeżeli zmienna x miałaby być niższa od 1,4, możemy od razu zgodnie ze znakiem, że jest mniejsze, ewentualnie mniejsze lub równe, przejść na zapis, że to jest wartość dystrybuanty dla tej zmiennej x równej 1,4. I my właśnie tą wartość 1,4 będziemy musieli zestandaryzować. To znaczy od tej wartości, zgodnie z tym wzorem, odejmiemy sobie wartość oczekiwaną, która też wynosi przypadkowo oczywiście 1,4 i podzielić cały wynik tej różnicy, która tutaj wychodzi, przez odchylenie standardowe. To, co otrzymujemy, jest to ostatecznie też wartość dystrybuanty, bo ten symbol przypisujemy, ale całe to nasze obliczenie u sprowadziło nas do u równego 0. I teraz wpisano przeze mnie wartość 0,5 szukamy w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego. Dlaczego? Bo ten symbol F oznacza dystrybuantę i stosujemy zasadę standaryzacji, a ona mówi o tym, że wartość dystrybuanty z rozkładu normalnego bierzemy z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego. OK, czyli dla u równego 0 szukamy, skąd mi się wzięło to 0,5. Przełączamy się na odpowiednie tablice i gdy ja sobie je odpowiednio powiększę, mamy, że dla u, które jest w wierszach i dla u, które jest w odpowiednich kolumnach, szukamy wartość 0, czyli tu jest 0 części powiedzmy całkowitych i dziesiętnych i 0 części setnych, bo tutaj lecą same setne i na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny znajdujemy wartość 0,5. Jeżeli teraz przełączymy się tutaj z powrotem do naszego zadania, możemy już tylko zostawić interpretację, że prawdopodobieństwo, że zysk nie przekroczy 1,4 tys. zł, czyli ten element zapisany matematycznie, to prawdopodobieństwo wynosi 50%.